Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Zmiana prawa wodnego, dzisiaj omawiana, ma za zadanie dokonanie transpozycji dyrektywy 2008/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 17 czerwca 2008 roku, czyli tzw. dyrektywy morskiej. Jak zwykle w wypadku tego rządu implementacja spóźniona, przysłowiowe za 5.12 pod groźbą kar dziennych naliczanych na skutek wyroku Trybunału Europejskiego. No i ciśnie się tutaj na usta pytanie, dlaczego tak późno? Dlaczego nie wykorzystano, kolejne pytanie, które tu trzeba zadać w dniu dzisiejszym, dlaczego nie wykorzystano zapisów umowy Helcom, chociażby w zakresie oczyszczania ze związków azotu i fosforu. Niespełna 5 lat temu, jako uczestnik prac podkomisji powołanej w łonie Komisji Ochrony Środowiska, podkomisji do spraw Helcom, miałam nieodparte przekonanie, że PO powołała tę podkomisję wyłącznie po to, żeby prześladować poprzedniego ministra, profesora Jana Szyszkę. No i co się potem stało? To się wówczas oczywiście nie udało, ale o Helcom nikt się przez kolejne 4,5 roku nie zająknął. Dopiero teraz na łapu capu w ostatniej chwili się coś usiłuje sprokurować. Otóż jeden plus, który tutaj dostrzegam, jest taki, że PO nauczyła się na negatywnych przykładach, że nie należy mnożyć bytów ponad rozsądną miarę. Przypomnę przykład Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, powołanej specjalnie po to, żeby wdrażać ustawy te dwie z 3 października 2008. No i ostatnie pytanie do pana ministra, nieobecnego tu niestety. Czy pan minister sądzi, że bez skutecznej realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych uda się osiągnąć czystość wód Bałtyku? Bo ja sądzę, że nie. I po raz kolejny, jako członek tej komisji, pytam pana ministra, kiedy komisja otrzyma sprawozdanie w tym zakresie. Dziękuję bardzo.